Witam wszystkich zgromadzonych przed swoimi laptopami, monitorami, komórkami, tabletami. Mamy dzisiaj możliwość odbycia debaty online'owo, więc cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do tak wielu osób. W swojej prezentacji skupię się na cyfryzacji i jak nowoczesna technologia wspiera dzisiejsze aplikacje zrobotyzowane. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, to pytanie, czy roboty w Twoim zakładzie przemysłowym są widoczne? Ktoś może odpowiedzieć, przecież to oczywiste. Idę na zakład, patrzę, no, znajdują się przy, przy linii, tak, są oznaczone, są ogrodzone. Mają nawet jakiś kolor. No, jest to pytanie trywialne, tak. Natomiast przed udzieleniem odpowiedzi, warto sobie zadać pytanie, co tak naprawdę oznacza widoczność. I widoczność według słownika języka polskiego PWN oznacza możliwość widzenia w danej przestrzeni w danych warunkach. No właśnie. W danej przestrzeni zastanówmy się, w jakiej przestrzeni chcemy widzieć nasze roboty. Dzisiejszy świat wygląda nieco inaczej niż jeszcze parę, paręnaście lat temu. Teraz tak naprawdę każde zagadnienie z naszego życia posiada swoją przestrzeń cyfrową. Więc no, komunikując się z ludźmi używamy komunikatorów, robiąc zakupy, wchodzimy na stronę internetową, płacąc y, za y, różne dobra, y, nie używamy gotówki. Y, no i w przemyśle mamy taki sam trend, czyli oprócz rzeczywistych y, obiektów mamy ich cyfrową obecność. I to samo tyczy się robotów. Ich cyfrowa obecność w dzisiejszym świecie jest coraz coraz większa i daje nam coraz więcej możliwości. Więc wnioskując można zauważyć, że sprawa widoczności odnosi się do widoczności robota w świecie cyfrowym. I e, tak, chciałbym teraz zacytować pana Petera Drakera. Jest to osoba znana z wielu książek i publikacji na temat zarządzania jest to osoba którą bardzo często się cytuje w różnych aspektach ja tutaj chciałbym przytoczyć jego słowa które mówią nam że możemy zarządzać tylko tym co mierzymy no właśnie i Tutaj kolejny jakby nasz wniosek dotyczący widoczności naszych robotów jest taki, że no, widoczność wpływa na zarządzanie, tak? czyli musimy widzieć cyfrowo robota, żeby nim cyfrowo zarządzać. Dlaczego to jest takie ważne? No, spójrzmy chociażby na sposób zbierania danych. Taki tradycyjny sposób zbierania danych, pozyskiwania informacji z urządzeń przemysłowych, z robotów, to są pomiary manualne wykonywane przez personel, są to obserwacje, są to testy. Obecnie coraz częściej się automatyzuje takie procesy. Wprowadzając dodatkowe czujniki albo wprowadzając urządzenia inteligentne, które nam takie informacje logują do systemu. Tak otrzymane informacje możemy zapisywać, monitorować 24 godziny na dobę i wygodnie przetwarzać, czy to na dyskach lokalnych, czy to na dyskach zewnętrznych. I jeśli się zastanowimy nad tym, Głębiej, to tak naprawdę dzisiejszy robot to jest rozbudowane urządzenie sieciowe, ponieważ możemy na nim zbierać dane, możemy przetwarzać te dane i wymieniać informacje z innymi urządzeniami, czy to są roboty, czy to są inne urządzenia systemu sterowania. I y, cyfrowa obecność robotów w dzisiejszym świecie na tyle jest rozbudowana, y, że pojawiło się nowe pojęcie. Y, pewnie Państwo kojarzą y, sformułowanie Internet of Things, czyli Internet rzeczy. Jest to nowy trend y, w automatyce i ogólnie w świecie. Elektronicznym, w którym wszystkie urządzenia sprawnie komunikują się ze sobą, okazuje się, że komunikacja i wymiana danych w robotyce jest już na tyle rozbudowana, że mówi się o inter Internet of Robotic Things. I yy, wy wykonano pewne badania dotyczące rynku takich rozwiązań. I okazuje się, że z roku na rok yy, zauważamy no, szokujący wręcz wzrost wartości tego rynku. No i w tym roku szacuje się wartość rynku jako 22 miliardy dolarów. Więc no, nie jest to tylko teoria i pewne jakieś rozważania na temat możliwości robotycznych, ale jest to, dynamiczny i w pełni rzeczywisty rynek. No i co mamy, pod, co mamy w pojęciu Internet of Robotic Things? Mamy tutaj przede wszystkim komunikację, mamy wymianę danych, ale też analizę danych. I jest to analiza danych zarówno w robotach, ale i przede wszystkim analiza danych poza robotem. Czyli mamy tutaj usługi chmurowe, mamy tutaj algorytmy machine learningu, mamy też metody sztucznej inteligencji. W obliczu takich rozwiązań, jak może wyglądać topologia naszego systemu sterowania, nas naszego, e, naszej sieci e, w zakładzie przemysłowym? E, taką topologię można przedstawić w postaci trzech warstw. E, pierwsza warstwa jest to warstwa OT, czyli Operational Technology. Znajdują się tam systemy sterowania, e, urządzenia wykonawcze, również roboty. E, warstwa IT jest to oprogramowanie, który, które pomaga zarządzać zakładem, czyli mamy tutaj programy typu MES, e, typu ERP, ale też mamy e, programy no, wspomagające zarządzaniem e, w ogóle firmy jako całość, tak, czyli personelem, harami, zleceniami. Pomiędzy nimi znajduje się warstwa Edge, o której opowiem nieco więcej w dalszej części prezentacji. Idąc warstwa po warstwie, możemy przeanalizować, jak funkcjonuje taki system. Pierwsze pytanie warto zadać, co można odczytać z tego robota. Ponieważ powiedziałem, że robot posiada dosyć rozbudowaną warstwę cyfrową, więc co w tej warstwie się znajduje? No tak, robot składa się z serw. Więc po pierwsze, mamy informacje dotyczące ruchu. Tak? Czyli mamy tutaj informacje o prędkościach, momentach, trajektoriach. I to wszystko możemy rejestrować, monitorować i sprawdzać w czasie rzeczywistym. Po drugie, kontroler robota oczywiście sprawdza poprawność wykonywania wszystkich operacji, więc mamy informacje o alarmach, mamy informacje o diagnostyce samych urządzeń, czyli możemy sprawnie zareagować na nieprawidłowe sytuacje, które dzieją się na takim robocie. No i trzecia kategoria to są ustawienia konfiguracyjne. Roboty, jak wiemy, programuje się za pomocą systemów informatycznych, które komunikują się z kontrolerem robota i tam przesyłają program. No i właśnie taką konfigurację możemy sieciowo wykonać, możemy też wgrać sieciowo program, który taki robot będzie wykonywał. Powiększając paczkę dostępnych danych na robocie. Możemy zastosować dodatkową kartę. W przypadku robotów Mitsubishi Electric mamy do dyspozycji kartę Melfa Smart Plus. Jest to karta, która zwiększa funkcjonalność robota i ja chciałbym się skupić na dwóch takich funkcjonalnościach, które nam zwiększają obecność cyfrową robota. Pierwsza paczka z nich jest to paczka Preventive Maintenance, czyli jest to paczka danych przydatna, przydatna do maintenansu takiego robota, preventive, czyli tutaj zapobiegawcza i metodologia jakby preventive maintenance opiera się na monitorowaniu stanu wszystkich elementów urządzenia i sprawdzania okresowych czynności serwisowych. Więc takie informacje mówią nam o Potrzebie dokonania, y, sprawdzenia takich elementów jak napięcie paska, smarowanie, ale też mówią nam o zużyciu części mechanicznych, jak przekładnia czy łożyska. Informacje te brane są na podstawie wartości polecanych przez producenta, tak, czyli w z kart katalogowych. Natomiast y, algorytm jest na tyle inteligentny, że bierze pod uwagę y, bieżące działanie robota, a także y, jego historię i aktualizuje wartości zużycia o aktualne zużycie, które wynika z użytkowania robota. Y Takim rozwinięciem tej ideologii jest predictive maintenance, czyli jakby poziom wyżej. I tutaj już przewidujemy wręcz, że dany element zostanie uszkodzony. Mamy tutaj zastosowane algorytmy sztucznej inteligencji, które po nauczeniu są w stanie zdiagnozować, że dany element zachowuje się nietypowo, dane. Są, pokazują jakieś dziwne, niestandardowe wskazania, i jest to wyraźny znak, że coś zaczyna się dziać z naszym elementem. No, przeważnie jest to e, pewne uszkodzenie danej części. Jeśli już zbieramy dane, no to coś musimy z nimi zrobić dalej. I tutaj z pomocą przychodzi warstwa Edge, która znajduje się na złączu. Krawędzi, tak, jak sama nazwa wskazuje, systemów automatyki i systemów informatycznych. Jak wiemy doskonale, oba, obie warstwy, oba światy, tak naprawdę operują trochę w innych realiach, tak? czyli mamy tutaj inne wymagania, mamy tutaj inny, inne języki programowania, no i mamy przede wszystkim inną komunikację. Więc, taka warstwa Edge'owa służy przede wszystkim jako translator informacji, translator danych pomiędzy jednym światem a drugim światem. Ponadto, w warstwie Edge pojawia się możliwość zastosowania pewnej logiki, ponieważ, no, w takim standardowym, jakby małym systemie, jesteśmy w stanie wysyłać wszystkie dane otrzymane z urządzeń bezpośrednio do, do pewnej logiki. Tak? Ona może być umieszczona w chmurze. Jeśli tych informacji jest niewiele, nie ma tutaj problemu. Natomiast jeśli system jest rozbudowywany, pojawia się problem takiego scentralizowanego podejścia i warto rozważyć logikę rozproszoną. I takie urządzenie w warstwie Edge jest w stanie przejąć na siebie część logiki. Jest to urządzenie o znacznie szybszym działaniu, ponieważ znajduje się blisko procesu. No i przede wszystkim takie urządzenie jest w stanie przetworzyć dane wstępnie i przygotować odpowiednie paczki, żeby nie przesyłać wszystkiego. Na przykład do chmury, tylko pewne już obrobione i przetworzone informacje. No i ostatnia warstwa to jest warstwa IT. W warstwie IT mamy przechowywanie danych, mamy też wizualizację danych, mamy pewne interfejsy. No, i w warstwie IT mamy jakby dwa podejścia. To może być serwer lokalny gdzieś na zakładzie, czyli tradycyjne podejście. Natomiast no, według badań, ponad 60% polskich przedsiębiorstw kieruje swoje oczy w kierunku chmury. I wiadomo, no, chmura ma swoje plusy i minusy. Natomiast. No, niewątpliwą zaletą chmury jest to, że jest to rozwiązanie bardzo elastyczne, ponieważ mamy skalowanie mocy obliczeniowej takiej chmury i mamy skalowanie przestrzeni dyskowej. A więc tutaj, jeśli potrzebujemy czegoś więcej, no to po prostu wykupujemy większy pakiet. Druga sprawa to jest model biznesowy, ponieważ chmura opiera się na opłatach. Takich abonamentowych, czyli nie musimy ponosić jednorazowego, dużego kosztu wdrożenia całego systemu, tylko płacimy za ten okres, przez który tą chmurę używamy, praktycznie bez kosztów zerowych, bez kosztów początkowych. I właśnie. Taką aplikacją, która łączy te wszystkie elementy i takim przykładem, na którym mógłbym Państwu wytłumaczyć, jak taki działający system może wyglądać, jest aplikacja me2robot. Jest to aplikacja napisana tutaj w Polsce przez dział Solution Development. I aplikacja dosyć fajnie tutaj podchodzi do zagadnienia edge computingu i rozdzielenia wszystkich warstw i obróbki danych otrzymanych z urządzeń. Idąc jakby od robota, mamy tutaj dowolny robot Mitsubishi Electric. Tak? Łączymy się z tym robotem za pomocą sterownika PLC. I ten sterownik PLC pełni rolę urządzenia właśnie warstwy edge'owej, gdzie zebrane dane z robota. Ten sterownik przetwarza, obrabia, wykonuje pewne obliczenia i gotową paczkę danych jest w stanie później przesłać. Dalej, no, jest, jest tutaj pewna elastyczność, czy można ją przesłać gdzieś tam do serwera lokalnego, możemy ją przesłać również do chmury i tutaj mamy zaimplementowany protokół MQTT. Natomiast co się dzieje w chmurze? No, w chmurze znajduje się aplikacja, znajduje się baza danych i no, znajduje się też wizualizacja, Wizualizacja jest oczywiście webowa, więc można z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej zalogować się do takiego systemu. No i można sprawdzić, co konkretnie się dzieje z robotem. Można sprawdzić wszystkie parametry, które pokazują karty Melfa Smart Plus i na podstawie tego wykonywać odpowiednie działania. Na koniec swojej prezentacji, chciałbym tak nieco zainspirować. Pisarz, pewien pisarz tak, o, o nazwisku Wilson, jest on dosyć ciekawą osobą, ponieważ jest doktorantem robotyki i pisze jednocześnie książki science fiction o robotach. Natomiast powiedział on coś bardzo ciekawego. Mianowicie, że mamy tak naprawdę nieskończenie wiele odkryć odnośnie robotyki. Natomiast no niektóre z nich są po prostu zbyt fantastyczne, żeby w nie uwierzyć. Więc życzę Państwu wielu odkryć związanych z robotyką i żeby no, Państwa wyobraźnia nie miała granic. Dziękuję.